Cześć, witajcie z tej strony Brawly, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7, witam w kolejnym mordobiciu. Słuchajcie, jako że dawno w Tekkena nie grałem, to chciałem was poinformować, że w międzyczasie wyszły dwie nowe postacie, jest to Julia oraz Negan. Nie wiem jak się dokładnie wymawia nazwę tej postaci. W każdym razie jest to postać z The Walking Dead'a. Kto ogląda serial, to doskonale wie, cóż to jest za postać. I słuchajcie, grałem tymi dwiema postaciami i one nie są, no Julia jeszcze jako tako, ale ta postać absolutnie nie jest dla mnie, słuchajcie. Także raczej nie będę tymi postaciami grał. Być może będzie przeciwnik, także zaprezentuję wam tą... Znaczy, jeżeli wylosuję mi jakiegokolwiek przeciwnika z tych dwóch postaci, to zobaczycie tą postać w akcji. Ja sobie powrócę do Kazui, którym mi się najprzyjemniej gra. Kazują i Kingiem, no jeszcze ewentualnie Devil Jinem. Tymi postaciami, trzema postaciami gra mi się zdecydowanie najprzyjemniej w tego Tekkena, także raczej nie będę, wiecie, próbował czegoś nowego. Może jeszcze Noctisa sobie kupię jako dodatek i nią spróbuję, bo naprawdę spoko postać, ale to chyba w tyle. Także nie musicie pisać w komentarzach typu zagraj tą postacią, bo zagraj tą postacią. No bo raczej to nie wyjdzie, słuchajcie. Dobra, szukam kolejnego przeciwnika, czy kolejnego, pierwszego przeciwnika właściwie. Ciekawe jak mi pójdzie, bo naprawdę nie grałem bardzo dawno. Wiem tylko tyle, że nakazuje, miałem jedną rangę wyżej, czyli to jest chyba Biako, o ile się nie mylę. No i niestety spadłem. Ale to dawno, dawno temu. Także tutaj będę miał, o, okazję potrenować, no może niedługo. Dobra, to zobaczymy. Get ready for the next battle! Ach, normalnie... Któż to będzie? Fajnie było, gdyby to był Negan albo Julka, to jest ten, kudłaty. Kudłaty. Nawet zapomniałem, jak on miał na imię, słuchajcie. Miguel, rany. Kurde, tyle nie grałem w Tekkena i zapomniałem, jak się postaci nazywają. Taka sama ręka co ja, tylko że on ma zdecydowanie na pewno mniej walk rozegranych ode mnie, także może być to ktoś pro. Zobaczcie na moje statystyki przy ostatnich walkach. Nie, ja pierdzielę, aż wstyd to pokazywać właściwie. Trzy kreski, niedobrze. Dobra, zobaczymy jak tam pójdzie. A! Wow, nice. Nie. Po mnie. Ah! Ej, może to jeszcze wygramy tej. Może jeszcze tą rundę wygramy. O ile ten Rage Art wyjdzie. Nie! Kurde. Mamy to. Great. Co za emocjonująca walka. Ładnie wyczuł tego Hellsweepa. Nice. Aj. Kość żadnych backstepów nie robi, nie? Co mnie troszkę niepokoi. Nie, ładnie wyczuł, pewnie. Tak jest. Żadnych backstepów nie robię, po prostu cofać tylko do tyłu. Oj. Nice. Nie! Ho. To musiało boleć. Ej, no nie idzie mi tak źle, o dziwo. Nice. Chciałem go na Hellsweepa nabrać, ale niestety się nie udało. Ładnie, dobra, chyba Perfekcior wejdzie. Tak jest, teraz to mnie po prostu zmiażdżył. Nie ma co. Spróbuję go złapać. Tak jest. Ha!
Dobra, mamy go. No wyszło całkiem nieźle, naprawdę. Pierwsza runda, pierwsza walka wygrana. Spróbuję jeszcze raz, dlatego że naprawdę grało się przyjemnie. Tylko nie podobał mi się movement tego gościa, dlatego że on się nie robi żadnych backstepów, po prostu cofał się tylko do... Znaczy backstepy, no backstep to... to znaczy krok do tyłu, tak? Jakby tak na polski. Ale chodziło mi o te, wiecie, schodzenie na bok, o to mi bardziej chodziło. Dobra, mamy go. A. Nie! Dobra. Będę się sobie, wiecie, troszkę zmienić wygląd postaci. Ubrać ją inaczej troszeczkę, bo już mi się znudziło. No, nie to chciałem zrobić. A! Po mnie. Za dużo tego samego robię, wiecie? Będę musiał troszeczkę zmienić tą taktykę. No nie wierzę w to. O. Spróbuj to wygrać. Dobra, pięknie. Teraz go zmiażdżyłem po prostu. Musimy działać szybko, nie? Musimy działać szybko. A, miałem szansę na... Kurwa, miałem szansę na kombosa, nie? Go podbić w górę. Ja pierdolę, to zjebałem ponownie. Ponownie. Nie! Nie wierzę! A totalnie zjebałem tą walkę. Ja, kurde, wiecie, widzieliście, tyle razy miałem szansę, żeby go podbić do góry, nie? Żeby zrobić kombosa, ale tego nie wykorzystałem, bo postać oczywiście mi musiała, kurwa, co innego zrobić, nie? Nie, no sorki, naprawdę, sorry za ten mój bulwers, ale no tak jest. Tyle okazji było. No dobra, już nie będę płakał nad tym. Spróbuję jeszcze raz i ostatni raz z tym gościem i w ogóle w tym odcinku, na ten odcinek. Kurde. Dobra, powinno być po nim, ale go trafię. Trafię go. Ładny comeback. Nie powiem. Great. Round two. Fight. Ach. Kurde, w ogóle ile ten kombo z tego HP mi zabrał? Połowę. O nie. Kurde, co to był za kombo, za kombosek? Thank you.
Nie, nie to. Ładnie, mamy go. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatnia runda. O, ładnie, wybicie. Za dużo tych. A! Nie! Chciałem się nachylić, to jest najlepsze. No nie, dobra, przegrałem. Słuchajcie, to by było na tyle. Niestety, szkoda, że nie udało się wygrać tej ostatniej honorowej, że tak powiem, rundy. Ale czasami tak jest, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. To by było na tyle. Wracałem po naprawdę długiej przerwie. W ogóle nawet się nie rozgrzewałem przed tą walką, kompletnie nic, także mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Troszeczkę się gubiłem jednak, ale miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej. Ja się z wami żegnam, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć!